rozpoczęcia próby. Nie musi aż tak bardzo śpieszyć, ale zaczął dosyć szybko. Dobre. Bardzo łatwy zarzut, pewny. I dobra góra. A więc stać go było spokojna 140-143 kg, tak, tyle ile wynosi jego rekord życiowy. Oczywiście. Drobne błędy zadecydowały tutaj o tych dwóch niepowodzeniach, ale wam 24-letni sztangista, który w rowaniu skoro nieco 22 kg. No i proszę, pierwsza próba nieudana. Myślę, jak to wyglądało. Zwracaliśmy uwagę na tę kontuzję, która go dręczy od pierwszego podejścia w rowaniu. Duża niespodzianka, bo przez moment się zawahał, w pierwszym tempie nie wybijał. Tak. Duża niespodzianka, dlatego że w rwaniu prezentował bardzo dobrą technikę. Bardzo dobry zarzut. I tym razem zdecydowanie tak. Nie poczekał na sygnał, opuścił jednak sztangę, tak, przed komendą. Zgodnie z zapowiedzią powinno być 147 kg na sztandze. Poczuł to raczej zawsze, była mocna strona Turku. Tak, ale i tak jak i pierwsze podejście w rwaniu, to pierwsze podejście w podrzucie też było bardzo, bardzo swobodne. Wybicie z klatki piersiowej, ale za przyczyną pewnych niedoskonałości w budowie anatomicznej prawego ramienia. Tak, bo była duża swoboda. Tak, pierwsza faza jest fantastycznie swobodna. Ale to jest najlepsze podejście, wydawać by się mogło. Jakiś drobny błąd popełnia w ostatniej fazie. Bardzo się śpieszy, nie utrzymuje tej sztangi w nożycach. Chcę ją za szybko wnieść na fighter, mówiąc krótko. Miał zacząć od 145, a zaczyna znacznie więcej. No oczywiście na unik, tak, a więc tak, tak samo jak Pyros Dimas. Bardzo, bardzo naśladuje tego Pyrosa. Taka kopia, mniejsza kopia Pyrosa Dimasa, 149. Podniósł 4,25. Praktycznie przestraszył się tej sztangi. To 49 kg. Zdaje się, że ta kontuzja prawej nogi. Tak, wyraźnie. On przecież wchodzi z tą usztywnioną prawą nogą. Widać, że niepewnie też schodzi. W 2001 roku. Przy tej szczupłości wspaniale skoordynowany zarzut i wstawanie. Kapitalna góra i w ogóle super dynamiczny zawodnik. Naprawdę bardzo mi się podoba w podrzucie. Też go troszeczkę ta sztanga mroczyła. Próbował się od tego mroczenia uspobodzić, ale nie udało mi się to do końca. Dużą swobodę w tym zarzucie, w tej pierwszej fazie sztanga wyraźnie z góry mu spada, widać tu jeszcze duże rezerwy. Skończył rwanie wynikiem 125, spalił 127, ale jest w czołówce. Będzie walczył tu o medal.
Tym bardziej zaczął wysoko i skutecznie. Tak jest, nie była to oszałamiająca technika, dosyć prymitywne te nożyce, można to tak by było nazwać, ale... I ta szybkość wspaniała. Bardzo mocne nogi. Wchodzi pod tą sztangę odważnie. Tak, ma bardzo piękne ruchomości we wszystkich stawach. Jest bardzo dobrze przygotowany pod tym względem. Mówiłem o tym, że on jest lżejszy od Dimitrisa i dlatego teraz też przegrał kilogram rowanie. Kilogram dokłada, idzie śladem Dimitrisa, dokładając kilogram. 153 kg. Bardzo mocne. Bardzo mocne, ale ta technika... Troszkę go pobujało minimalnie. No ale cały czas jednak widać było kontrolę. To nie było takie podejście, które było w jakiej widzicie bardzo wąski chwyt. Natomiast przy tych jego małych masach mięśniowych znakomitą ruchomość w stawach barkowych jeszcze. Fantastyczną ruchomość w stawach barkowych. Widzieliście Państwo, jak wyraźnie za ucho nawet ta całe ramię przeszło. I tu nie było żadnych wątpliwości, że dobrze trafiła. Sztanga, uwaga, bo to kandydat do złota, Errol Bilgin w pierwszej próbie podrzut prowadzi porwanie 133 kg. Bardzo pewnie, no ale on dużym zapasem. Podrzuca zdecydowanie więcej, także to nie jest dla niego żaden problem. Mówiliśmy już, że w tamtym roku będąc drugim. Niespełna 22 lata. Kapitalna szybkość i zdolność odbicia. Teraz piekielnie szybki podsiad, ale sztanga troszkę za ciężka. Nie tym razem, 156 kg niezaliczone. Nie ma co rozpaczać, i tak dobry występ. Nowa z Azerbejdżanu, 157 kg na sztandze. On walczył o medal. Bardzo łatwo tutaj. Ale już było gorzej z drugą fazą. Próba niezaliczona. Bardzo charakterystyczne jego styl. Później 150 lat, 157. To już jest bardzo wysoko. Jak na jego możliwości. Świetnie zarzuca ciężar, jak zrobi górę, to będę zaskoczony. Kapitalnie trzyma też na klatce piersiowej sztangę. Zobaczcie Państwo, z jaką swobodą. No świetnie, widać, że tam są wielkie możliwości. Podsiadły jest nieprawdopodobne. Tam są wielkie możliwości. Tak, jeszcze 5 kg. 145 chciał zaczynać, tak? Tak. Czyli, no, triumfuje innej możliwości. Trochę z przodu, to musi stać. Ale mocne nogi. Dobra pozycja do wybicia. Nie, jednak nie. Ale kontry tej nie było. Sztanga go troszkę zgniotła tu przy tym zejściu, przy próbie. I podrzucił. W tej pierwszej fazie bardzo duży zapas. Bardzo łatwo, natomiast nie słyszałem komendy, opuść. Przypadek, zaczynał 152, 157 pali, teraz 160 i jest srebro. Jest wicemistrzem Europy. Bardzo emocjonująca końcówka, już się cieszył Minasidis Dimitris, ale z podium już go nikt nie zepchnie, proszę Państwa. Sumować wyników. Widziałem zupełnie bezsensowne podejścia, tak, bardzo zachowawcze. Zdarzały się, ale to bardziej w krajach azjatyckich, gdzie jakoś tak trenerzy nie są aż tak biegli. Tym razem już utrzyma dług. Tak jest, no wreszcie. Skuteczność absolutna. Pokazał, że jest zdecydowanie najlepszy. Stać go nawet w tym starcie.